Panna Wierna. Rozważania o Matce Bożej. Błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Rozważanie 20. 150 Zdrowaś Maryjo. Wierność niestrudzona. Z naszym sposobem pojmowania wierności dzieją się nieraz dziwne rzeczy. Choć z jednej strony wiemy, że wierność tylko wtedy jest wiernością, jeśli jest nieprzerwana, to jednak przez dziwne nieporozumienie kojarzymy ją jednocześnie wyłącznie z jakimiś rzadkimi, wyjątkowymi chwilami, z niecodziennymi wypadkami. Uważamy, że wierność Bogu i Kościołowi możemy okazać tylko w okresach trudnych, w warunkach zagrożenia wiary, a wierność Ojczyźnie jest tylko cnotą potrzebną do walki i obrony. Wierność na co dzień, wierność wśród szarzyzny powszedniego dnia wydaje się nam jak gdyby czymś nielicującym z tą szarzyzną, czymś w rodzaju noszenia od świętnego stroju do brudnej roboty. Na co dzień żyjemy zwyczajnie, tak sobie. A wierność wielkim, najświętszym sprawom odkłada się pieczołowicie gdzieś w głąb serca, tak jak się odświętne ubranie składa na cały tydzień do szafy. Obecnie mówi się u nas wciąż o konieczności odnowy i wzmocnienia naszej wierności sprawom drobnym, codziennym, jednostajnym, gdyż bez tej wierności nie zbudujemy nigdy rzeczy wielkich, potężnych, trwałych. Ale może właśnie dlatego, że się o tym tyle mówi, cała szarzyzna naszych powszednich zabiegań i trosk zaczyna nam coraz bardziej przysłaniać obraz tego, do czego one zmierzają, co z nich kiedyś powstanie, a raczej powinno powstać. Coraz bardziej zaczynamy ulegać złudzeniu, że pomiędzy tymi drobiazgami naszych codziennych prac, obowiązków, kłopotów czy trudności, a wielką wiernością Bogu i Ojczyźnie, jakoś nie ma żadnego związku. Wydaje się nam, że naszą wierność moglibyśmy wykazać dopiero wtedy, gdyby warunki pozwalały nam na dokonywanie rzeczy błyskotliwych i głośnych. Ponieważ zaś ich spełniać nie możemy, to trzeba całą tę codzienną charówkę i mordęgę jakoś odwalić. Dopiero jeśli niekiedy wieczorem, zamiast pójść do kina, pójdziemy na nabożeństwo do kościoła, albo też na takim czy innym zebraniu wyrazimy kilka trafnych krytyk i uwag na temat naszego życia politycznego lub społecznego, to daliśmy we własnym mniemaniu rzeczywiście jakiś dowód wierności Bogu lub trosce o sprawy ojczyzny. Rzecz jasna, iż pójście na nabożeństwo zamiast na spacer i branie udziału w ogólnej trosce o nasze sprawy publiczne jest niewątpliwie dowodem wierności. Niemniej wyczerpuje się w nich zaledwie jej cząstka. Złudzeniem na temat wierności codziennej ulegali ludzie po trochu zawsze, zwłaszcza u nas. Jesteśmy jak mało który naród, narodem wielkich chwil dziejowych. Wiemy o tym doskonale i od dawna. W chwilach przełomowych i ciężkich stać nas zawsze na wielkie zrywy. I to zrywy bynajmniej nie przelotne, ale uparte, wytrwałe, świadczące o wielkich zasobach energii i ducha. Ale tylko dopóki trwa jakiś stan wyjątkowy. Wszystko, co nie jest wyjątkowe, nie wydaje się nam godne tego, aby się doń przykładać z wysiłkiem. W ciągu naszych dziejów dlatego wpadaliśmy w warunki wyjątkowe, że wciąż zaniedbywaliśmy wierność na każdy dzień. A jednak to jest jedyna wierność, która potrafi nie tylko coś ocalić i obronić, ale wznieść, zbudować, umocnić i pomnożyć. Toteż starając się wprowadzić w życie nasze przyrzeczenie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi i Jego pasterzom,
Ojczyźnie naszej świętej, powinniśmy przede wszystkim przestać wyobrażać sobie, że ta wierność kojarzy się tylko z gotowością na wszystkie ciosy, pod którymi postanawiamy nie odstąpić od wiary. Po drugie, uświadamiając sobie, że wierność tylko wtedy jest wiernością, gdy każda chwila naszego życia staje się jej ogniwem, powinniśmy najpierw zwrócić uwagę na te wszystkie drobiazgi, które rozluźniają łańcuch naszej wierności wielkim sprawom, którym ją ślubowaliśmy. Wiadomo, jak drobne krople spadające nieustannie potrafią rozkruszyć najpotężniejsze głazy. W naszym życiu jest bez liku takich kropel, które rozkruszają spoistość naszej wierności. Różne krytyki dla przyjemności wytykania błędów i pokazania, jacy to my jesteśmy mądrzy, różne narzekania dla ulżenia nerwom albo dlatego, że inaczej ludzie gotowi pomyśleć, iż się nam za dobrze dzieje. Różne zwalania na innych winy za sprawy, których sami wiele zawiniliśmy. Ciągłe swary, waśnie i niechęci. Któż te wszystkie sprawy wyliczy? Znamy je wszyscy. One to, rozkruszając naszą wierność, wiodą do wielkich odszczepieństw, do wielkich zdrad wewnętrznych, do wielkich rozłamów. W końcu przychodzi kolej na wierność niezliczonym, a wciąż powtarzającym się codziennym obowiązkom, zadaniom, pracom, wysiłkom. Temu wszystkiemu, co tak wielu z nas uważa, że wystarczy odwalić, aby jako tako przepchnąć się przez życie. Przepchnąć się, przechowując swą wierność dla chwil doniosłych, które nas napełnią poczuciem, że jesteśmy bohaterami, obrońcami wiary lub ojczyzny. Ileż to spraw zaniedbujemy przez długie miesiące, a potem chcemy je odrobić w ciągu paru dni. Tak czynią gospodynie w domu, ojcowie w pracy i dzieci w nauce. Tacy jesteśmy w pracy zawodowej, w życiu rodzinnym, państwowym i wobec Boga w sprawach wiary. Wiemy o Maryi, jak była wierna każdej godzinie, każdej chwili. Dlatego to w chwilach wyjątkowych wierność jej od razu dorastała do wielkości Bożych wymagań. Bo chwile ważkie są podobne do próżni, które automatycznie napełnia się całą treścią niezliczonych chwil, rzekomo nieważnych, które ją poprzedziły. Widzimy również, jak Maryja zwracała wierną uwagę na wszystkie drobiazgi w głębokim przekonaniu, że poprzez te drobiazgi dochodzi się do rzeczy wielkich. Drobiazgami codziennej pracy domowej były wypełnione miesiące, jakie spędziła u Elżbiety i 30 lat życia ukrytego w Nazarecie. Ale każdy z tych drobiazgów stał się nosicielem łaski dla wszystkich pokoleń ziemi. Drobiazgiem był brak weselnego wina. Ale prosząc o to wino, Maryja zmierzała do przyspieszenia Chrystusowej godziny, tego większego dobrodziejstwa, a zarazem do uświęcenia małżeństwa. A jakże wzruszającym dowodem jej pamięci o drobiazgach było to, że idąc do Betlejem, zabrała ze sobą pieluszki. Ta maryjna pamięć o ważności rzeczy drobnych będzie się powtarzała nadal poprzez wszystkie objawienia maryjne. Czymże są szkaplerz, cudowny medalik, różaniec, jak nie rodzeństwem betlejemskich pieluszek? Maryja wie, że Boga zrodzonego w ludzkim sercu trzeba też w coś otulić, czymś ochronić, co będzie przypominało ludzkiemu sercu o obecności w nim samego Boga. Zwłaszcza jednak różaniec. Powiedzieliśmy na początku, że wierność można przyrównać do tego łańcucha, który paciorkom różańca nadaje jednolitość i ciągłość.
Powiedzieliśmy również, że różaniec, gdzie na każdym dziesiątku powtarzamy to samo pozdrowienie anielskie, którym niby kolejnymi krokami zmierzamy od jednej tajemnicy do następnej, znakomicie obrazuje tę wierność nieprzerwaną, która każdy dzień i każdą czynność dnia zamienia w dowód wierności, nie czekając, aż dotrze do jakiejś rzadkiej, uroczystej chwili. Ta jednostajność nieustannie powtarzanych zdrowasiek wielu ludzi nuży tak samo, jak nuży ich jednostajność powszednich dni. I to wyjaśnia nam, dlaczego różaniec jest tą modlitwą, której odmawianie Maryja za każdym ze swych objawień tak usilnie zaleca. Bo różaniec jest najdokładniejszym odbiciem układu naszego życia, a więc i nasz stosunek do różańca jest w pewnym znaczeniu sprawdzianem naszego stosunku do wierności niestrudzonej. Bo rzeczywistość życia, które nam przypadło w udziale, w naszych czasach, w naszym kraju, w naszych warunkach, tę rzeczywistość trzeba ująć oburącz, jak różaniec, by każdy z jej przejawów przepoić życiem modlitwy, duchem wierności. Kto nauczył się w skupieniu przeżywać każdą z jednostkowych zdrowasiek różańca, temu nie trudno będzie okazać wierność w każdej rzeczy i przy każdej czynności. Czy to będzie obsługiwanie maszyny, przesuwanie liczydeł, cierpliwe pouczanie dzieci, pranie pieluch, czy odmierzanie metrów materiału. Prawdziwa wierność nie może się przerwać w żadnej chwili życia, w żadnej okoliczności. Jeśli jej łańcuch ma nas niezawodnie doprowadzić do rzadkich chwil i wyjątkowych zdarzeń, które zażądają od nas jawnych i wielkich dowodów wierności. Maryję, Królową Różańca Świętego, błagajmy o tę wierność niestrudzoną. Na co dzień w domu i w pracy, ludziom i Bogu, wierność budującą cierpliwie Królestwo Maryi, Królestwo miłości i pokoju w Ojczyźnie naszej. Amen.